Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Title Tuesday. Chyba widać, słychać, mam nadzieję. Zaczynamy. Za minutę rozpoczynamy, za minutę z hakiem. 11 rund. Gra z arcymistrzami. No to jest drugi mój turniej po dłuższej nieobecności w tym turnieju. Więc zobaczymy, jak będzie. Tutaj tylko jeszcze technicznie szybko sprawdzę, czy wszystko działa. Żadnych opóźnień nie widzę. Powinno być ok. No dobrze. Dobrze. Tutaj odpalę jeszcze. Wojciech, witam cię serdecznie. Sprawdzam wszystko, czy działa. Przypominam, że transmisja z Title Tuesday jest na Twitchu, ale pewnie też. Zapis tego materiału będzie na YouTubie. Okej, okay, zerkam wszystko, czy wszystko tutaj chodzi jak należy. Chyba tak. No więc za moment zaczynamy pierwszą rundę. Wybaczcie proszę za jakiekolwiek tutaj hałasy, bo mam otwarte okno, więc jakiś hałas z podwórka może się tutaj wdzierać. Okej, okay, i pierwsza runda. Pierwsza runda. Gram z jakimś Polakiem, proszę bardzo. Z kim to przyszło mi grać? Czy się dowiem? Błażej Grot. Nie znam. No dobra, lecimy. Hetmańsko-indyjskanie, jednak gambit hetmański. 3 plus 1, trzeba grać dosyć szybko. Zagram goniec G5, czyli na ostrze. Pójdziemy tutaj, w sensie na ostrą pozycję. Dobra, hetman C2, czyli już aż tak ostro nie będzie. Wieża D1. Wieża D1 to jest dobre posunięcie. Troszeczkę przeszkadza przy zagraniu E5, C5 w przyszłości. Dziękuję serdecznie. H6, goniec H4. Wieża E8. Myślę, że tu A3 się jeszcze przyda. Możemy troszkę wyczekać. Wyczekać bicie możemy tutaj na C4, potem goniec zbije. Długo roszady nie ma. O, ten ruch jest taki trochę dziwny. Czy tak mogę zagrać? Tutaj. Chyba tak zagram w ogóle. Tutaj przeciwnik może się teraz szykować do ruchu E5. O, bicie to zrobimy od razu. Ok, skoczek A4, szach może nastąpić, co wtedy dam. Tutaj pionka wysunę na B4. No, bicie tutaj raczej nie wchodzi w grę. Dokładnie. I teraz chyba goniec D3, żeby szybko zrobić roszadę, ale też wieża C1. Naprawdę taki ruch? Serio? To tutaj. Jeżeli C5, to zbije, a potem wieża C1. Wieża C1. Jeszcze mogę tutaj gońcem zagrać. Mogę też w ogóle przetrzymać tą akcję całą. Zrobię szybko roszadę. I teraz. Teraz zastanawiam się. O, hetman wszedł. A w sumie to też jest mądre zagranie. Nie zauważyłem tego, że tak można przecież. A można. A tu jeszcze wisiał pionek. Chyba muszę w ten sposób zagrać. Jeżeli wybicie, to wtedy goniec bije na B5. Jakieś wymiany wież. No trochę się uprościło dla przeciwnika. Aczkolwiek jestem trochę wyżej, wydaje mi się. No ale dobra. Trzeba zagrać, po prostu to trzeba zagrać. No, bić chyba tutaj trzeba. Aha, tu bicie teraz. Potem skoczek B6, zdobywam jakość. Finalnie chyba się zrobiło ładnie. No tak, zdobywam jakość, jest dobrze. Ale się tak ułożyło dosyć łatwo, powiem wam szczerze. Jeszcze jakieś A4. Chyba hetman B2. No tak, przeciwnik wypuścił to mocno. O, dzień dobry, witam wszystkich na czacie. Okej, okay, hetman, no to zbijamy oczywiście wieżę. Goniec wybił. Może zrobimy lufcik. Zrobimy lufcik, który się zawsze przyda. Ok.
Pierwsza D1. Oj, podstawiłem! Tutaj może zagrać. Mógł gońcem zagrać na E2. Skoczek wisiał. Lufcik z tej strony trzeba było robić przez H3. Moje szczęście. Skoczek E5 oczywiście na tego gońca. Hetman B2 broni. Tutaj i tu na F2 to ważne. Dzień dobry, witam was wszystkich. Skoczek E5 szybciutko, H4 się aż chce zagrać. Co dalej? Bo tutaj trzeba jakoś konkretnie najlepiej uderzyć. Nie widzę jakiejś dobrej drogi. Dobra, F3, wypędzę tego skoczka, on zagra na D6 zapewne. I tu na C4 będzie miał opcję. Dokładnie. Niech będzie tak. Skoczek, koniec. Skoczek tu, 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 goniec. No właśnie. Muszę to wybić. Goniec wybił i tu pionek. Może tak w ogóle spróbuję hetmana wymienić w ten sposób. Czy hetman pójdzie tu? Ja bym na jego miejscu tak grał. Tutaj się próbował dobierać do tych słabych pól. No właśnie. Król F2. Jeżeli wieża B8, a to jeszcze inaczej pograł. Mój król troszkę jest odsunięty. Zastanawiam się, czy w ogóle gońca nie zbić. Zbiję. Bardzo goniec mi przeszkadzał. Pion więcej, ale to jeszcze niczego nie gwarantuje, ale tak jakby trochę uproszczało mi grę. Pilnuję pola B2, dwójki w ogóle. No tak, król jest trochę odsunięty, jakby król był bezpieczniejszy. Ale jest jak jest. No właśnie, tu się wbija i potem wieża tu. Ale mam pomysł. Jak zagra wieżą tutaj, to mam szach, a potem wracam na C2. Ojej, pionka podstawiłem. Krzysztof, coś ty zrobił. No widzicie? Z wygranej pozycji robi się remisowa, a nawet jeszcze nie wiadomo do końca, czy ja to zremisuję. No walczymy jeszcze, co nie? A tutaj spróbuję. A nie, to totalny remis po tym ruchu. No jeszcze powalczę, bo mam wolnego pionka, co nie? No ale tak, to jest remis. Ale jeszcze przeciwnik musi się wykazać. Wykazać, albo ja muszę się wykazać. No remis, 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 remis. Spróbuję tak. Jak zbije pionka, to chyba. No właśnie. Za bardzo chyba nie może zbić pionka. Spróbuję królem tutaj podejść. Tak. Aha. Tutaj. Żebym tego nie przegrał przypadkiem. Dobra. Nie wiem, co to jest za pozycja, powiem wam szczerze. Chyba wygrana. Tak, to jest wygrana już teraz. Uff. Ja mogłem już pionka zbić wcześniej. Okej. O, było gorąco. Było gorąco. Okej, ale jest dobrze. Mamy punkcik wywalczony. Mocno wywalczony. Oczywiście, no tak jak mówiłem, w końcówce był remis, ale... Ale...
Tak jak widać, silnik wskazuje remis, ale ten wolny pionek zdziałał. On gdzieś błąd popełnił. Wieżówki są trudne. On nawet ma lepiej teraz, jak widać. Według silnika. Dlaczego? A, silnik widzi tam mocne ruchy. Dał mi tym królem tutaj podejść, a teraz to białe mają jakąś tam przewagę, widać po ocenie. Zaraz tutaj, wieża C8. Nie, to cały czas remis. To też jest remis. Król bija, co on źle zagrał? Tutaj. Król F2 trzeba, żeby ten pionek szedł. O, to są takie odruchy właśnie ludzkie. Ten ruch, zobaczcie, już przegrywa. A wydaje się, że ruch C5 jest naturalnym ruchem. Cześć Kocichocki, no witam wszystkich serdecznie. Cześć, cześć, cześć. No tak, tutaj to już wygrana, wieża dała radę. Okej, okay, no zapomnijmy o tej partii. Punkt jest w tabelce, więc jest dobrze. Kolejna partia? Jeszcze nie. Jeszcze ktoś tam walczy. Działo się trochę. Moi drodzy widzowie, tak korzystając z okazji, wspomnę o bardzo fajnym turnieju szachowym. Może ktoś z Was będzie chciał się wybrać. On odbędzie się 22 października, w sobotę, w miejscowości Uzdowo. Turniej jest organizowany przekapitalnie. No, cóż mogę powiedzieć, jednodniowy, tempo 10 minut plus 5 sekund, 9 rund. Ale tyle atrakcji, co jest na tym turnieju, że tak powiem, pyszności, no ja to jestem łasuch, ale pyszności w sensie i przekąski, i obiad dla zawodników, i no wiadomo, standardowo kawa, herbata, ale to jest tylko namiastka tego, co tam na tym turnieju będzie, więc zapraszam, jeżeli ktoś chciałby w tym turnieju wystąpić, to na Chess Arbiter znajdziecie, aczkolwiek ja spróbuję Wam tutaj też udostępnić ten link przy okazji. Bo turniej jest kapitalny. Zachęcam, jeżeli ktoś ma blisko, to tym bardziej, jeżeli ktoś ma daleko. Tam jeszcze zostało trochę miejsc. Limit miejsc to jest 100. Sam się wybieram na ten turniej pograć. Już Wam zaraz wklejam. Już tylko szukam. 22. 22. Tak, jest to w ogóle memoriał Zbigniewa Szymczaka, zasłużonego trenera. No, kapitalny trener, miałem z nim też styczność w swoim życiu. Proszę bardzo, tutaj wklejam na czacie link do tego turnieju, jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Najlepszy wynik u mnie to było 7 punktów bodajże. Ale już dawno właśnie nie grałem w tym turnieju, więc powoli wracamy. Okej. Kim jest ten zawodnik? To jest dobry arcymistrz zapewne. Maksim Matlakow. To jest kozak. Ale my też tam coś gramy, nie? Lecimy. G3, G6. Gramy sobie w szachy. Okej. Okay. Niech będzie C5. Tutaj próbujemy sobie zagrać B5. Jeżeli taki ruch, to chyba jest bicie w ogóle. Aha, tu mnie przytrzymał, mądrze. Tak i tak. Okej, okay, skoczek C7. Czy taki ruch nastąpi? No zagrał, tak. Bije. No bije. Okej. No zbiję. Mam D6. Hetman E2?
Skoczek E4 nie działa, bo tu. Chyba, że F4 zagra. No lecimy B5. Okej, okay, tutaj skoczek zagra. Słusznie zresztą. Goniec F5. Trzymamy pole. E4. No ciutkę gorzej pewnie mam, z uwagi na tutaj słabość. Aha, dobry ruch. No dobra. Teraz skoczka przerzucić. Przerzucamy skoczka tutaj. Na D6 też ciekawie będzie wyglądał. Aha, no wiadomo, wiadomo. Wiadomo, tutaj skoczek wygląda dobrze. Tylko Krzysztof, niczego nie możesz podstawić. Oj, C4, skoczek się plącze. Aj, zapomniałem o tym. Zapomniałem, że skoczek mi się plącze. O, rety, rety. Z po partii, słuchajcie. Zapomniałem o skoczku, że nie mam wyjścia nim. No tutaj, to tutaj. No tak łatwo dać się zrobić. O, czy jest jakieś wyjście? No nie ma, nawet tu. No spróbuję tak. Goniec jeszcze tu, ale to chyba nic nie daje. A ewentualnie wtedy wieża. No on wtedy, on teraz zbije, ja zbiję, on ma pionka więcej, ma wygraną pozycję, ale to jest mniejsze zło. On nawet tak zagrał. A jak tu zagram? Teraz tak, bo jeżeli zagra tu, to ja mam tak. Już goniec nie jest na tej diagonali. Tu mogę w ogóle zbić. Nie mogę. Aha, 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 aha. Krzysztof. Jak tu grać? 44 sekundy. Kiepsko jest. Jak tu się wykaraskać z tej pozycji? Nie wiem, tak. Tutaj potem. Właśnie. Jeszcze mnie hetman zwiąże. Wtedy tutaj. Potem D6 jeszcze ma taką fajną kontrolę. Co ja mogę, biedny? W tej pozycji. Ciężko. Zobaczcie, ci arcymistrzowie najlepsi, kurczę, takie grają proste ruchy, nie? No wiem, 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 D6, widziałem, widziałem to, proszę pana, widziałem. Widziałem i nic na to nie poradzę. No, taka zwierzę E7 pewnie wygrywa. Tu może zbić. No właśnie. Dobra, koniec partii. Nie co grać. Porobił mnie gość. A zerknę od razu na analizę. No i co? Wszystko na razie wygląda dobrze. Goniec F4. Słuchajcie, no przecież. Logika, to teraz silnik podpowiada, skoczek na E5. Oczywiście, że tak, bo to jest bardzo logiczne, bo jeżeli nastąpią wymiany na E5, pionek wybije, skoczę sobie skoczkiem na D6. Fajnie ten skoczek będzie stał. No kurczę, o takim ruchu zapomniałem, wiecie? No to takie przeoczenie z mojej strony. Powinno to być zagrane. No a poszło jak poszło. Zaraz, jak wrócić do tej partii.
Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego się teraz podświetla. Nie potrafię tego odświetlić. Skoczek C7 poszło tutaj. No dobra, nieważne. Jest tak. Tutaj, 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 tutaj. Też tak niby wszystko w miarę porówno. B5. Zobaczcie, nawet pokazuje remisową sytuację. Ale to, że silnik mówi, no to jest jedno. Ale kurczę, grać to jest druga sprawa. No właśnie. Wow, B5 szybkie było dobre, ale mądre. Chodzi o to, że jak on weźmie mi tego pionka, to ja tu. Czyli, a ja zagrałem jak amator. Zawsze powtarzam, nie grajmy pasywnie. Ja zagrałem pasywnie wieżę E8. Chociaż też zobaczcie, według maszyny całkiem ok. Gonię CF5, B5 poszło, tak, tak. Wieża. Goniec F5, wszystko się trzyma. Nie, no trzeba być zadowolonym z gry, tylko potem pomieszałem. Goniec, tak, no to jest za mało czasu jak dla mnie w pewnym momencie już, tak? Skoczek E4, no tam białe nieco lepiej niby. A hetman F6 jest bardzo ciekawym ruchem, a właśnie. Tam sobie fajnie atakuje, potem gram sobie skoczkiem tu i wchodzę na D6. I czarne stoją bardzo ładnie. Ale jak to zwykle u mnie bywa. Tutaj mnie skusiło, żeby tym skoczkiem lecieć tam. Po jakiego grzyba? Jeszcze nadal jest dobrze, tylko skoczkiem trzeba było wrócić. Może C4 zagrać. Też to jakaś idea. No ale król F8. No i król F8. Zobaczcie, w niektórych przypadkach król F8 jest super ruchem, a w niektórych jest ruchem przegrywającym. W tym wypadku jest ruchem przegrywającym. No bo C4 i ze skoczkiem problem. F5. Tutaj no, ładnie zagrał arcymistrz. Goniec G2. Tu jest ciężko. Co, hetman C4 każe bić? No bez jaj. Tak, tak. Figury wprawdzie nie straciłem. Ale D6. No ja wiedziałem, że tu jest kontra. No i tu jest po partii. Ale początek był dobry. Wyniku nie ma. Ale trzeba być zadowolonym. Czy będzie jeszcze możliwość dołączenia do kursu szachowego? Jak były zapisy, byłem przed wypłatą, nie miałem jak kupić. Raydef, obecnie nie, bo to jest kampania 7-dniowa, ale zdradzę też, że jest możliwość, znaczy będzie możliwość w listopadzie, bo jeszcze będę robił takiego Black Fridaya, powiedzmy. Po prostu udostępnię jeszcze na 3 dni możliwość, już ostatni raz w tym roku, bo potem ta cena będzie po prostu wyższa. Także będzie możliwość, ale trzeba być na moim mailingu, więc tutaj bym się pilnował. Żeby być na mailingu, to tam udostępniałem darmowy kurs, ewentualnie e-booka do pobrania. Wtedy zostawiacie mi maila, a ja wam automatycznie wysyłam info. W razie co, to ten mail będzie działał, bo ja nie będę tego nigdzie ogłaszał więcej. Poza tym, że teraz mówię, to może ktoś tam jeszcze będzie wiedział. Ale dzięki za zainteresowanie. No, w każdym razie duże zainteresowanie, też byłem w szoku, więc dzięki bardzo za zaufanie, ale też życzę miłej lektury. Poza tym tutaj z moimi kursantami na bieżąco się widzimy, więc jest ok. W skrócie mówiąc. Poluję na arcymistrzów, ale u Oli od Tentaciona jest turniej dla mocniejszych z Polski o 4000, jakbyś był zainteresowany? Ale kiedy jest ten turniej? Teraz, w tym momencie? Jeżeli teraz, w tym momencie, no to niestety... Niestety nie, no bo gram tu. Ale dzięki za info. Nic wcześniej o tym nie wiedziałem. Mistrz międzynarodowy z Ukrainy, Aleksander Aleksikow. D4, jedziemy. O 18 to też nie, bo titlet do 19 trwa. A z jakiej okazji ten turniej? Dajcie znać na czacie, bo tak pierwsze słyszę w ogóle. No, zagramy sobie z domkiem. Spróbuję po prostu stabilnie trochę pograć. Nie wchodzić w jakieś mocne warianty. Ok, H3. A, i hetman tutaj wchodzi. Nie wszedł. Nie, dobra, przepycham pionka. Każdy jest jakiś poziom, oczywiście. 1000 również. Może tak, jak tu, to tu. Z
Zobaczymy, co z tego będzie. Ale jak wejdę tu, on zagra tak, to ja stamtąd już nie wyjdę chyba. A, zaryzykuję. Co tam? Jak tak, to hetman C2. To jest na pewno zły ruch. To jest taki mój blef. A6 grozi. Tu, bo jeszcze po tym ruchu mam taki ruch. Goniec C2 na pionka. Więc hetman się stąd też nie może ruszyć, bo zbije pionka i skoczek ucieknie. To ma sens, to ma sens. Bierze C1, tu atakuje gońca. Jeszcze goniec tutaj. Na poprawkę. Okej. No goniec tu niech będzie. Z szachem i chyba tak. Czy oddam tutaj po prostu pionka za parę gońców przy okazji? To dobry układ dla mnie. Ale on nie chce w ten sposób. No też bym nie chciał. Przerzut skoczka tutaj, będziemy już mocno naciskać. To się komplikuje, chyba na korzyść białych. Tak czuję. No skoczek B5 to w ogóle fatalny pomysł, Krzysztof. Skąd to wziąłeś? Nie wiem. No ale teraz po wybiciu, tam hetman C6. Wygląda dobrze. O, cześć, cześć Pulchny. 24, 23 kilo mniej. Zazdro. Tych 23 kilo oczywiście. F5. Słusznie. Słusznie, słusznie. Lecimy. Lecimy tutaj. Jeżeli tak, to zawsze mogę odejść. Ok, wybił, wybił. Hetman pewnie wybije, ok. Ciekawe, czy to działa. Skoczek zbija i hetman. Nie, on po prostu wie, że u broni skoczka nic nie ma. Nie działa zbyt pozytywnie. Goniec G5, tu spróbujemy. Spionek mniej. Póki co. Jak z czasem? Z czasem jak zwykle. Z czasem tak jest. No, uderzę tutaj, żeby tutaj się rozpróć troszeczkę. Jeżeli mi zwiąże, a pewnie tak będzie, to zagram B3. Czuję, że czarne zaczynają tutaj teraz szaleć. Teraz mam takie odczucie. No B3 muszę. Dobra. Tak? Żeby tu zagrać. W razie czego. I żeby po F3 też goniec miał furtkę. Uaj! Aju! Wspomniałem o gońcu. No dobra, tak. Tu zbiję, może przepcham. Jakaś nadzieja, ale to nie wiadomo w sumie na co. Może zbić nawet tak. Tak zrobił. No tutaj muszę rozpróć, spróbować cokolwiek. Oj, nie wygląda to dobrze. Co? Tutaj? A to tak, i tutaj będę straszył jeszcze i koniec ma opcję. To teraz źle zagrał według mnie. To dał mi opcję teraz na jakąś tam... No właśnie. A tu mogę teraz chyba nawet zagrać. Żebym tylko mata nie dostał. Krzysztof, dużo masz dobrych opcji. Nie, no dobra, uciekam gońcem. Potem wieża tu. No to nie wiem, jakim cudem on mi tu w tej figury nie wziął. Oczywiście mam dużo pionów mniej, ale to jest, wolę zawsze to, niż mieć figurę mniej. Sporo błędów z
z mojej strony również. Krzysztof, jak tu grać? Może coś tam spróbuję. To jest taki dziwny ruch bardzo. Ale z jasnym planem. Już nie do końca jasnym. Uciekam daleko. Tutaj grożę teraz. Może nie zauważy. Nie zauważył. A potem goniec tutaj i kolejną jakość wezmę. Haha. Hop. Skoczek. Trzeba uważać, żeby nie dać sobie mata. Tutaj zbijam. Aha. Teraz to żyjemy. Co tutaj? Do końca biję i wygrywam. Ale miałem farta, co? Był farcik. W odpowiednich momentach tylko sprawdzę. Ale te skoczek B5 było bardzo złe. Tu i teraz uwaga. A skoczek B5, ale silnik pokazuje skoczek B5. Nadal jest trochę gorzej. Teraz jest nawet lepsza białych? A, goniec E3. Bo goniec E3 i jak A6, to skoczek tu jeszcze wskakuje i tam coś tam się dzieje. Fajne, fajne. Człowiek się uczy całe życie. To białych lepsza w tej sytuacji? Wow. W ogóle inaczej oceniłem. Co jeszcze tutaj piszecie? 4000 pula nagród w postaci sprzętu. Okej. Trzeba być u nich w grupie. No nie, no nie zagram, nie zagram, nie zagram w tym turnieju, ale dzięki za info mimo wszystko. Nie, no nie zagram, no bo mam Title Tuesday, no coś trzeba wybrać. No tak, Katrze, oczywiście, że się stęskniłem za tobą. A ty za mną, czy się stęskniłeś? Na Twitchu mnie nie było 100 lat. Dobra, tutaj co się dzieje tutaj? No dobra. Tam jakiś gruby błąd był z tym gońcem. F4, tutaj trzeba było bić pewnie, tak? No właśnie, H6. Ale on pograł strasznie. G5 i teraz po tym ruchu, no taki ruch na zamieszanie. Wystarczyło zbić po prostu gońca z jego strony. Nie zbił. Tutaj też jakieś takie na zadymę zawsze. No dalej powinien zbić tu, ale to już tutaj coś tam, wiecie. No ale tutaj to odwalił kompletną manianę. No i tutaj nawet mam plus 2 dzięki temu, że, znaczy mimo wszystko, że mam tak mało pionków. Nieźle. To oczywiście jakieś takie ruchy. Ruchy na łapki, czyli tutaj i tutaj. No i się posypało, nie? W miarę łatwa gra. Ale tutaj poszło. A taka partia, mieszane uczucia, ale tutaj wynik akurat jest. Kiedy ja 23 kilo mniej? Dobre pytanie. Nie wiem, czy aż tyle muszę zrzucić, ale trochę by się przydało. No kiedy? No wtedy, kiedy będę chciał. Teraz mi się nie chce. Nie chcę mówić, nie chce mi się, ale no tam coś tam delikatnie próbuję, no nie tam, żeby drastycznie, bo to wiecie jak jest. Kiedy będę u ciebie? Katrze, no najchętniej będę, kiedy będę mógł. Chętnie się do Gdańska wybiorę, bo bardzo lubię to miasto. Jeszcze Kacpra bym odwiedził, bo tam też się tam ustawialiśmy niby, ale to wiecie jak, życie, obowiązki i tak dalej. Jakoś tam się zgramy. W ogóle turniej fajny jest w Uzdowie, to zapraszam. Sobotę 22. Tutaj udostępniałem link, jeżeli ktoś by mógł podrzucić ponownie. A, poczekajcie, mam go na wierzchu. Memoriał Zbigniewa Szymczaka. Kapitalny turniej, takiego w Polsce. Znaczy, dobra, no nie byłem na wszystkich, żeby tak porównywać, ale top 3 w Polsce turniej na pewno, jeśli chodzi o jednodniowe. O, dzień dobry, Katarzyno. Kopelat. Mam arcymistrza. No tutaj będę tak właśnie chyba miał albo rankingowo słabszych, albo arcymistrzów, no ale dopóki nie przełamie. Dobra, mocno, idziemy mocno teraz. Stabilnie i mocno. Kto to w ogóle jest? No ktoś dobry. Nawet nie kojarzę.
Ale leci. No, damy szacha. Niech się pomartwi. A4. Ale odklepujemy warianty, co? Jak grać tę pozycję? Oddaję gońca, świadomie. Zaskoczka. Tu atakuję. Dobra. G5 chyba. A niech gra. Okej. No w F4 idę. Idę w F4. Okej, to hetmanem teraz trzeba mądrze zagrać. Mądrze zagrać, czyli hetmanem na F, czy zejść ze związań wszelakich. B5 nie może, tak będę chciał zagrać. Tu. Przelot. I chyba wieża A2. Aha, wieża A2, on mi bije tu i na D5. A, tu się broni, dobra, wieża A2. Wieża E2 też ciekawe. Wieża A2, Krzysztof, zagrałeś. No trudno. No właśnie. Mam pewną koncepcję. Zbiję. E5 tu i tu. Znowu będę grał bez materiału, ale do odważnych świat należy. Lecimy. Nie ma co się zastanawiać. Trzeba lecieć mocno. Tak czuję, to tak zagram. Pewnie skoczek, pewnie coś tutaj trzyma. Aha, tu jest jeszcze bicie. No, to nie jest do końca takie oczywiste może. Pytanie teraz. Czy tu? Chyba tu. Jeżeli tak, to wieża tam gdzieś sobie pójdzie, ok. Wieża A2. Muszę uważać na szacha na B6, ale zawsze mam taki ruch jak coś. Tu uciekam. Tutaj pionek jeszcze. Niebezpieczeństwa czyhają, ale zawsze mogę tego potem pionka zdjąć. No właśnie. Właśnie, właśnie. Może wieża F1 w ogóle też było ciekawe, żeby tam uderzyć. A to tutaj chyba mam strzał. Hello! Mam cię, tu wisi. Tutaj! Haha! Mam cię, gościu! Jest! Ha! 2900! Ale słuchajcie, się cieszę. W ogóle jakbym wygrał na loterii. Masakra! 2900 gość na rozkładzie. No! No, dobrze, Krzysztof. W końcu coś ci się udało. No bo mówię, że się udało, to ja sobie tego nie wypracowałem jakoś super. Sprawdźmy. Sprawdźmy od początku. Kurczę, ha, do Hindusów rękę, powiem wam. Jest arcymistrz na rozkładzie, no i to jest piękne. I to jest właśnie urok tego turnieju. Dobra, tutaj wydaje mi się, że całkiem wszystko prawidłowo. Tak mniej więcej. Takie mam odczucie w każdym razie. Wiadomo, że analizę by trzeba było głębszą zrobić. F4. No pojechałem ostro. Jednak te E5 moje było, kurczę, takie powiem wam, intuicja jednak nie zawiodła. Zadziałało na przeciwnika to... No chyba zadziałało. Dobra, A5 słabe, tak? Co tutaj wskazuje komputer? Komputer mówi E5.
żeby zbić i znowu zagrać ten ruch F5. Zobaczcie, czyli ten motyw był później, tak jak widzieliśmy, ale teraz też działał. Ciekawe, no właśnie, to jest taka trochę według mnie wyższa szkoła jazdy. Nie to, że ja tutaj sobie coś dopisuję, ale dopowiadam, czy no, wiecie o co chodzi, ale chwila, tutaj muszę jeszcze raz to. A, dobra, zobaczymy tu, tutaj, no i teraz poszło E5, tak? E5. Jestem gorszy według silnika, ale co z tego? To wszystko według silnika. Bierze A7, chytre posunięcie. Oj, chytre posunięcie. Tutaj sobie zerkamy, co się udało. Takie niewidoczne dosyć, tak? I król H2, wykrzyknik. Śmieje się, bo przeoczył. Skoczek B6 i w trąbę. Zobaczcie, plus 3. Bicie. No to jeszcze ratowało go jakieś F6, ale to on za szybko zagrał, co nie? Tutaj w ogóle goniec, ła, ale pograł. Tu i bicie. No i musiał uznać wyższość. Tym razem moją. No bo biorę wieżę z szachem, to widzimy. Potem odchodzę hetmanem. Wieża więcej, no tyle w temacie. Fajnie, 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 fajnie się ułożyło. Powiem wam, aj, dobra, bez tutaj ekscytacji więcej może, bo kolejne rundy czekają. Ale mamy to. Uff. Mamy to, moi drodzy. Gładzimy sobie szpachle. Niech myśli. Dobra. Chyba po czterech rundach jest mała przerwa, co? Ktoś gra? Z Polaków. O, Szparu gra. Zobaczmy Szpara. Szparu wygrywa. Szparu też będzie miał 3 punkty. Może ze Szparem zagram. A, no to szaszek, nie? I tutaj. O, piękny mat. No tak, klasa. Klasa. Ale fajnie wygrać z arcymistrzem. Jakie to jest piękne uczucie. No już nie raz oczywiście to się zdarzyło. Zobaczmy Hikaru, jak tutaj sobie ćwiczy. Ła. Hikaru czarnymi. Ojej, ja w ogóle oczopląsu dostałem. Co to za poza? Ale trzeba się orientować. A ten gra od ręki. O, podstawka. No widzicie. O, nie, silnika nie wyłączyłem. Teraz widać co i jak. No to trzeba starać się wykonywać praktyczne posunięcia. Hikaru właśnie to robi. Ale ładnie. Oj, oj, oj. A to jest killer. To jest jak maszyna w ogóle, gość. Jak maszyna. Dobra, 3 punkty wleciały. Jest ok. Co tam dobrego u was słychać, moi drodzy? Piszcie. Jak tam kategorie szachowe? Czy ktoś z was podwyższył cokolwiek? O, rekord tutaj jest 7 punktów bodajże. Z tego co pamiętam. No dobra. Czy 7,5? 7,5? Nie, 7,5 chyba nie. Czy było 7,5? Oj, powiem wam, to teraz już nie wiem. Jak to można sprawdzić? No dobra, trzeba zrobić 8 i będzie nowy rekord. No, co tu dużo dyskutować. 7,5 to na pewno będzie rekord albo jego wyrównanie. No dobra, to musimy po prostu zrobić nowy ten, nowy rekordzik i tyle w temacie. No byłoby fajnie.
Czy życie prywatne też ci się przekłada na szach? Ostatnio miałem gorszy okres, pojechałem na turniej i bardzo słabo grałem, jak na swoje możliwości. Wojciechu, no ale to tak chyba to jest normalne według mnie. No, zawsze jak jest w życiu prywatnym, no, znaczy nie zawsze oczywiście, ale jak wszystko się dobrze układa, no to też się harmonijnie, że tak powiem, żyje, co nie? Wiadomo, są lepsze momenty, są gorsze. Trzeba zacisnąć zęby i tyle. To tak jak na przykład z aktualną sytuacją na Ukrainie, no i widać na przykład po arcymistrzach niektórych, oczywiście, ja to zauważyłem, że no słabiej idzie im w turniejach, powiedzmy, no bo wiadomo, myślami są ze swoim narodem, tak? No to na tej, no może to jest złe porównanie, ale na tej zasadzie to działa, tak? Każda taka indywidualna sprawa. Twoja kategoria szachowa stoi w miejscu jak moja waga. No, ale waga to dobrze, że stoi w miejscu, co nie, Kacper? Bo ty masz dobrą wagę z tego, co wiem. Taką, no, zdrową, zdrową. Plecy ci siadły. Co ty, w szachy grasz tak dużo? No, to tak ogólnie mówiąc, właśnie szachiści, szczególnie... Tak zauważyłem u panów, jak sobie gadam z różnymi szachistami, czy arcymistrzami nawet, no to zawodnicy, którzy tam powiedzmy, no, mają stałe związki, są w związku małżeńskim i tak dalej, i te drugie połówki nie są szachistami, czy szachistkami może bardziej, no to mogą być takie małe niedomówienia, bo jakby to powiedzieć. Niekoniecznie w tej kwestii na przykład pani żona rozumie szachistę męża, jak wyjeżdża na turniej. Że na przykład jeździ na ligi zagraniczne, bo to jest też poniekąd jego praca i dostaje za to pieniądze, wiadomo, że najlepsi arcymistrzowie tak też sobie zarabiają. No i niektóre kobiety mogą mieć z tym problem. Mówią, że ciągle cię nie ma w domu, ciągle gdzieś wyjeżdżasz. No ale, no właśnie. A co innego na przykład, jak znam też pary szachistów, nawet małżeństwa, no to tutaj jest oczywiście większe zrozumienie, bo wiadomo, z czym to się je. A to takie z życia ciekawostki, normalka. Okej, czekamy na kolejną rundę. Trzeba mieć dobre nastawienie, lecimy. A, zerknę na tabelkę, może gdzieś jestem wysoko przy 3 punktach. No, 85. W dolnej tabeli 3 punktowców. Czyli twoja małżonka nie rozumie twoich wyjazdów za granicę. Znaczy ja za granicę nie wyjeżdżam. Na jakieś tam ligi czy coś. A pozdrawiamy panią Magdę, pozdrawiamy. O, tak zapytam widzów moich drogich, kochanych, bo w różnych branżach pracujecie zapewne. Czy ktoś się zna dobrze na kompach? W sensie tak bardzo dobrze. Już mówię o co chodzi. Otóż planuję trochę sprzęt sobie odświeżyć, zmienić na no po prostu lepszy, wydajny, lepsze parametry. Ja słabo się na tym znam, a chciałbym sprawę załatwić szybko. Jeżeli ktoś się zna, to proszę o jakąś tam wiadomość na maila na przykład albo na fanpage'a. Choć to nie jest jakieś tam super pilne czy konieczne, ale może akurat dobrze się będzie gadało, to chętnie bym skorzystał z jakiejś tam pomocy w doborze sprzętu lub złożenia go ewentualnie. Nie wiem co lepsze, czy kupować sprzęt od razu cały, czy lepiej złożyć. Bo na przykład teraz mam składany. Nie mogę narzekać, ale już widzę, że trochę zaczyna mi szwankować czasami. O, ty składałeś Kacprowi komputer, naprawdę?
O, to Kacper odezwa się do ciebie w takim razie. Po co daleko szukać? Człowiek o wielu talentach. Nieźle śpiewa i składa kompy. Dobra, napiszę. Tudzież może zadzwonię, bo może, ale to już nie dzisiaj. Ale bym raczej zadzwonił do ciebie. Podaj ten numer na Messengerze przy okazji. Nie wiem, czy mam twój numer. Powinienem mieć, ale one uciekają gdzieś tam. Dobra, jedziemy dalej. Mamy arcymistrza, kolejnego arcymistrza. Go. Mam 3 punkty na 4. 4 partie były. Teraz jest piąta. Po przerwie zawsze tak często bywa, nie? A dobry wieczór, Tymo. E4. Okej, B6. Ojejku, tutaj. A, dobra, spoko, wszystko widzę. Już myślałem, że coś podstawiam. Podstawiam. Jak widać, podstawiam, moi drodzy. Jakieś pionki. Chociaż niekoniecznie, tutaj. Chyba jeszcze bronię. On nie może zbić, bo ja biję tam. Jak to w pionkach? Pionek mniej, ale goniec może zrekompensuje pozę. Hop. Pytanie, co dalej? Jak dalej się rozwijać? Skoczek tu i co dalej, co nie? A nawet skoczek tu. Proszę bardzo. Może tak? Wygląda nieco dziwnie, ale mi się podoba. Znowu gdzieś tam się pcham tymi figurami. Co ja zagrałem? Tutaj mi zagra. Będę musiał tak. Ale ja jestem w ogóle, nie wyciągam wniosków. Ale chwila, może tak jeszcze mogę. Czy mi się dobrze, może dobrać do gońca to pytanie. Czy może tak zagrać pewnie, ale to ja zbiję tam, jeszcze spróbuję uciekać, spróbuję uciekać. A tu teraz? Tu będzie chciał grać, co nie? No dobra, tak. No. Wiem, że puszczam tutaj i tak dalej. Tutaj puszczam. Wszystko wiem. No goniec tam stoi fatalnie. Okej. Aj, no przecież tu mnie atakuje gońca. No w ogóle, ale jestem ślepy. W ogóle jak amator. No więc jestem zły na siebie totalnie. No jak tak można się pchać gońcem, widząc, że przecież on mi go blokuje? Co za bzdurny plan. No teraz to już się na pewno nie uratuje. Nie ma tu już możliwości na ratunek. Albo na zamieszanie. Ale bzdurę walnąłem. No masakra po prostu. No zbiję pionkę chociaż, co ja mogę. Jeszcze pogram parę ruchów, ale to już jest. To już jest koniec. Bez sensu. Przecież to zwykły arcymistrz tylko. Czy jak już panikuje.
Dobra, jakieś tam ruchy spróbujemy. Bez znaczenia. Okej, jakieś tu wymiany są, czy nie są? Postraszyć. Cztery pilnuje. No ale figura mniej, no. Krzysztof. Tak, jakieś jeszcze cuda. Ten ruch już jest. Aha. Nie, bez sensu, bez sensu, bez sensu. Tak, tu. No właśnie, właśnie, tutaj to on tak zagra. Co tak? To tutaj grozi. Ojej, źle to wygląda. I co teraz? Niech będzie bicie. Jakieś straszenie. Okej, to on mnie teraz wystraszył. Podstawiłem. Dobra, poddaję. Skoczek C7, B4 i czy tutaj B6? B6 jak widać jeszcze działa. E5 tu co? Każe bić pionkiem, ale fajne. Jest to jakaś myśl, żeby zbić tutaj. Bo jeżeli tak już strzelam, że jak tutaj, tutaj, powiedzmy tak, tak. Jest jakość mniej, ale za pionka. Goniec ma fajne prześwity tutaj, jakiś skoczek, tak? Intuicyjnie wygląda to dosyć ciekawie. No, widzicie, no znowu się człowiek czegoś nowego nauczył. Poszło tak, tu, okej, okay, no to tu mnie złapał pionka. Okej, okay, zaraz, coś lepszego można było teraz zagrać? Aha, po prostu zbić. A, można też było tutaj, okej. Okay. Nie dostrzegłem, że mi zbija na D4. Okej, okay, tutaj. No trzeba, tak. Skoczek, hetman D6. Krzysztof, graj odważniej. A nie, pasywnie. To w ogóle, słuchajcie, to jest genialne posunięcie. To zasługuje na miarę 3 wykrzykników i 100 znaków zapytania. No jak można tutaj gońcem zagrać? Ja się zastanawiam teraz. No nie wiem. Jak tak można zagrać? To jeszcze skoczka C3 nie dostrzegłem. Ale jeszcze musiał się trochę namęczyć, co? Nie, no nie musiał. Wszystko trzymał pod kontrolą. Sprawdzę tylko, czy jakaś szansa była taka, jakaś mikro. W pewnym momencie. Nie, no tutaj już nic nie widzę. No tu nic nie ma, nie? No to pilnował się gość, pilnował. Dobra, dobra. 3 punkty są dalej. Będziemy walczyć. Zaraz kolejna runda. Szósta, półmetek, za moment.
tutaj fajnie. A, jeszcze trwają partie. Już sądziłem, że się skończyły. Jeszcze trwają. Zerknijmy pierwszą z brzegu. O, remisik. Ale będą męczyć. 108 ruchów, 109. Wiadomo, to jest remis, co nie, ale jeszcze jak gdzieś tam białe stracą skoczka, to będzie zabawa. W ogóle ciekawe są takie końcówki, dwa gońce na skoczka. Okej, okay, na szczęście już remis. To są ciekawe końcóweczki. Partie się skończyły, lecimy z kolejną za chwilę. O, jest. Nie zwróciłem uwagi. No to D4. Solidnie, znowu chcę podejść do pozycji, zagrać sobie z tym domkiem, żeby tutaj jakoś mocno nie roz... mocno nie otwierać pozycji. Może to potem tak i tak. Taki będzie plan. No, A4 trzeba. Ok, tutaj, żeby tam. Dobra, tutaj koniec pilnuje i skoczek A3, potem tak i tak. Tak, skoczek idzie tu, ok, pilnujemy. H3, żeby nie było takiego ruchu, żeby ograniczam figury przeciwnika. Póki co. A jednak. To mnie zaskoczył. Dobra, gram E4. Wstawić końca, skoczek A3, no wygląda dziwnie może, ale pilnuję trochę, goniec, bo ja wiem, co to za poza. Że A1 może, chyba D2. Wybaczcie, że tak mało mówię, ale też staram się tutaj troszeczkę skupić na pozycji. Tak, żeby w pionkę celować, sprowokować go poniekąd do tego ruchu. Przewaga czasowa jest. Ok, sprowokowany został. Tu nie mogę, aha, bo tu i tu. To mogę chyba. Ja nie mogę, w sumie bez sensu. Tak, wracam. Pilnuję też A4. Co? No chętnie. Pionek wjęty. Tutaj i tu w ogóle wejdę. Chyba jest bardzo dobrze. Tutaj w ogóle szybko wchodzę. Pionek więcej, para gońców. Na B2 trzeba uważać tylko, ale już jest szybki ruch skoczek na C6.
chyba gość ma problem, bo ten ruch naprawdę jest bardzo nieprzyjemny. Hetman D7. Co? What? Co? Ale wymyślił, co on tutaj robi? Hetman B6 chce zagrać? No dobra, weźmie pionka, ok, no weźmie, jednego weźmie. No i tak. I co? I wymiana. Wieża więcej. Nie, coś przekombinował. Ale mnie zaskoczył, totalnie. Nie no, chyba tak najprościej. Tutaj skoczek zagra. Coś przekombinował. W sumie się trzeba cieszyć. Punkt jest. No dobra, zerknijmy na jakąś partię. Niech się tylko odświeży. Jest dobrze. Cztery punkty. Powiedzcie mi, dzisiaj jest turniej AM Chess, czy Duda w tym momencie gra partię? Bo jeżeli tak, to w ogóle dzisiaj dużo wydarzeń, więc się nie dziwię, że widzowie się rozkładają gdzieś tam na oglądalności. Czy jutro jest dopiero ten turniej? Ktoś się orientuje? AM Chess. A ja sobie zerknę w sumie sam. Już gra. No właśnie. Z Widitem. Ok, jak mu idzie? Tam Widit to jest dobry zawodnik dla Dudy. Bardzo mu leży. A, zerknijmy. Właśnie zapomniałem. Hikaru. No, nawet nie zdążyłem zerknąć na jeden ruch. I już koniec. Okej. Przewaga ogromna. W porządku. Vincent Kamer. Zobaczmy tego młodego zawodnika. Kura więcej. Walka dalej trwa. Oj, chyba wierzą. Ale fajnie zagrał. Na sekundach. Dobrze grają ci wyjadacze. A, Firuzja. Jak się czytają tego Firuzja, to ja nie wiem w sumie. Co to za pozycja? Ciekawa. No, komp mówi remis, nie? Ale odhaczmy sobie silnik. No, dwa pionki, jakoś mniej. Tutaj raczej białe nie powinny przegrać. Trochę właśnie sprytu bardziej. Wiadomo, że tutaj białe chcą
A poszedł na to. Pionek do góry. Okej, no G4 trzeba. Sprytnie. Oj, wydaje mi się, że tu białe mają szansę. I to tak nawet pograł. F3 grał. Wow. Broni tych pionków. Ale fajnie to wygląda, bo król nie może się nigdzie ruszyć, a tym zaraz będzie maszerował. Jeszcze sprytną drogę musi obrać. Nie może tu, ale jaja, ale sprytnie. Król coraz bliżej. Fiu, fiu. Remis. Remis, remis. Goniec musi bronić tutaj. No, trzeba przyznać, że ten mistrz FIDE. Nieźle. Nieźle. No i tutaj jeszcze, tak? Jeszcze tutaj trwa partia polskiego zawodnika. Remisik. Okej. Okay. Lecimy dalej. No dobra, kolejny arcymistrz, chyba już trzeci dzisiaj. Walczmy. G4. Nie wiem, co to za ruch, ale niech będzie. Ale się rzuca. No nie, no coś muszę podgryźć to centrum. W ogóle co to za piony? Ale się rzucił. Dobra, B5. Niesamowicie się rzucił. Kurczę, jak podgryza. No bije. Piątkiem musi odbić. Co? No bije. No i co, pionek więcej? Czy to jest dobra pozycja? Jeszcze jakby zrobić długą roszadę, tylko F7 wisi. B4. Tutaj sobie zagram. Na końca, tam zaatakuję. Tutaj sobie zagram. Co? Zbijam zdecydowanie. No biorę. Wracam. Tutaj bardzo dobry skoczek. No niestety to jest cena teraz za tego pionka. Tutaj mam jeszcze jakiś fajny ruch. Ale zamieszanie. Się jakiegoś mata nie podładował teraz za to pionkożerstwo. Przydałaby się długa roszada. No taki ruch jest bardzo niebezpieczny, tylko trzeba go policzyć dobrze. Tutaj skoczek zbija, może nie jest tak źle. W tym układzie. O, mocno musi liczyć ten atak zapewne. O, C4 mądre posunięcie, mądre. No tak. Tutaj i szybka, długa, nie? Aha. Myśl, Krzysztof, myśl. Myślenie ma przyszłość. Chyba tu zaryzykuję. Żeby mieć zaradzu szybko, długo ruszadę. Ale uciekł.
Co grać, co grać? Nie wiem. Tak. Właśnie, tutaj zbić. Teraz już jakieś takie grożą. Znaczy nie mogę za bardzo chyba pionka. Chociaż mogę chyba próbować zbić pionki. Król w centrum, może jakaś wieża A7 do obrony. No może, może, może. Jak wezmę tego, to mój goniec się ożywi. Będzie bardzo dobrze stał. Według mnie tutaj jest dobrze. Tylko jeszcze umiejętności muszą zagrać dobrze. No biorę tego pionka, biorę, bo potem tu wezmę. Co? O kurczę, balans. Widzę, widzę. Widzę te groźby. Długiej nie ma. Co tu się dzieje, to ja nie wiem, te pionki idą. Ajajaj. Taka dobra pozycja. Była. Tutaj. A, to jeszcze wieżę mogę zbić. To jest ratunek. Mało czasu. Ajajajajaj, tutaj przecież gra. O, a nie, tutaj mam jeszcze ruch. Ojejku, już myślałem, że przegrywam. 8 sekund. Ale emocje, słuchajcie, masakra, nie wiem co się w ogóle tutaj działo. Figura. Wygrałem. Wygrałem, moi drodzy, ale koszmar. Co to za partia była? Jedna z bardziej emocjonujących partii, jaką ostatnio rozegrałem, słuchajcie.
Nie wiem, co powiedzieć. Masakra. Trzy poważne błędy. No w tak ostrej to muszą być błędy. Aja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 j. Ale jaja, słuchajcie, drugi GM na rozkładzie, nie? Jeszcze mi drżą ręce, ale no, obrona nowoczesna, widzicie, to jest broń. To jest broń. Broń tempa niepoprawna, ale czasem działa i może robić wielkie szkody. No mi się podobają takie pozycje. Kurczę, ale jeszcze dobrze wyszło przy okazji. No tutaj biorę te ofiary, bym się rzucił. Tak wyglądało to dobrze. Która to była runda, powiedzcie mi, siódma? Ale się działo. No tutaj już czarne jakby trochę przepraszam, trochę lepsze. Goniec B2. Skoczek B6 pokazuje? Skoczek B6 pokazuje. Wow. Żeby tu wjechać, ale masakra też, no. A trzeba liczyć takie rzeczy. A ja tu się pokusiłem o gońca, bo zawsze wychodzę z założenia, że bicie gońca jest dobre. Czarnopolowego w tych schematach ze skoczka. No i było dobre, tak? Tu goniec wrócił. No trochę mnie teraz tutaj zgniótł tym skoczkiem F5. C4 sobie zagrał, ok. Skoczek tu. Goniec C8. Dobra, już nie ma czasu. Kolejny arcymistrz. O, lecimy. D4. To tak. Okej. A jest to mądre zagranie z jego strony. Mądre, mądre. Tutaj to tu mi wskoczy. A tu, tu, tu. Aha, bardzo ciekawe. Zagranie H5. Nie doceniłem teraz tego ruchu. Spróbuję trochę uprościć grę. I hetman B6. Tu oczywiście jakiś hetman E3 może. Aha, tu jest plomba. Kurczę, zapomniałem o tym. Muszę tak, ale bez sensu. O, no to dobra, to szybka porażka w takim razie. No. Coś mi się tu ubzdurało, jak widać. A5 niepotrzebne. Strata tempa, ale teraz to już wiemy. No co, tak, ale nie, no to koniec, no. To jest w ogóle koniec. Taki prosty ruch, zapomniałem o nim. Boli. No zwykle tak bywa. Jedna partia taka mocna, a teraz jest po prostu źle. No nie, tak, tu. Tu, tu. To jest koniec partii. No. Na co ja mogę? Cóż się biedny żuczek mogę? Tutaj w ogóle mat grozi.
Ha, to jest ciekawe. Nie ma jak się bronić. Mogę nawet hetmanem zagrać. Aha, mogę zbić. Nie, też nie mogę, bo mi zbija. Ale dostałem miniaturkę. No nie, to nie ma co się kompromitować. Dostałem taką miniaturę, że aż miło. Tak to czasem bywa. Dobra, zerknijmy w ogóle tutaj. Co poszło nie tak? Przede wszystkim H6, F3. To wszystko chyba ok. Tutaj się rzucił. Ja lubię, jak się na mnie rzucają, tylko ja troszkę źle zareagowałem. Goniec B7. A4 jest niedobre. B4 tak. Chyba tego pionka trzeba zostawić i nie grać A5, żeby trzymać jednak pole B5 w razie gońca. I tutaj właśnie silnik wskazuje pole posunięcie C5. Zdecydowanie lepsze. A właśnie. Całe życie będę się uczył tych szachów. Naprawdę, całe życie. H5, dobry ruch. No G5 trzeba było. Trzeba było G5, patrząc finalnie, jak to się wszystko potoczyło. A wieża H7? Sprytnie. No wieża H7, jeszcze żyliśmy, powiedzmy. No tak, w ogóle nie widziałem tego, dlatego jakbym to widział, to bym tak nie zagrał. No dobra, okej, przynajmniej wiadomo, gdzie błędy. Trudno, tak też bywa. Czekamy sobie na kolejną rundę. Czyli było 8 rund, mam 5 punktów. Jeszcze 3 rundy. No dobrze, no dwóch GM-ów pokonanych. Z czterema grałem. Fajnie, fajnie. Na razie jest bardzo dobrze, powiem wam szczerze. Bardzo dobrze. No teraz pewnie będziemy mieli dłuższą przerwę. Mi odświeżę jakieś partie. O właśnie, zobaczmy tutaj Hikaru. Hikaru czarne. Z perspektywy arcymistrza sobie zobaczmy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że czarne są słabe, nie? Słabsze w sensie. Ale przynajmniej lepszy czas. Coś za coś. Taktycznie Hikaru wymiata. Ja bym tu już dawno poległ w tej pozycji. Ale sprytny ruch, sprytny ruch, bardzo sprytny. Tak dosyć mądrze zagrane. Co dalej, co dalej? Ale białe też dobrze. Oj! Bolało. Bolało. To jest czarodziej, co nie? Czarodziej. Niesamowity. Jest. Trzeba mu przyznać, że jest geniuszem, geniuszem internetowym. Jak tam w ogóle Polacy sobie radzą? Zobaczmy tutaj. 3,5 punktu i końcówka przegrana. Okej. Okay.
gdzieś coś wyżej nie widzę. Vincent Kaimer, zobacz. A tutaj męczą. A tutaj grozi ruch. Tutaj zasłona. A to mądre, mądre. I tutaj chyba i tu. O kurczę, białe wygrywają? No, raczej remis, ale no faktycznie białe bez ryzyka, nie? Skoczek zostaje. No, ale to właśnie tu w internetach wszystko możliwe. Oj, remis. Przecież tutaj, tutaj jeszcze. No, remisik, tak. A trzeba grać na sekundach. Okej. Okay. Jeszcze 3 rundy, ja mam wrażenie, że jeszcze dużo, dużo rund. Co tu mamy w ogóle? Mamy remis. Nie no, co tutaj się wyrabia w ogóle? Iluzja próbuje wygrać białymi, a jeszcze to może przegrać, jak będzie tak dalej grał. Oj! Pff, no właśnie. No teraz też jest remis, ale czarne grają bez ryzyka, no to zwykle tak bywa. Na siłę jak chce się wygrywać, ale skąd ja to znam? No tak to już jest, niezliczone przypadki takich sytuacji. Nie no, zawodnik tej klasy tutaj sobie poradzi, remisując tę pozycję. Znam motyw remisowy, ten goniec fajnie tutaj sobie tego króla broni. Nie trzeba nawet liczyć tej pozycji nic wielkiego, tylko trzymać króla blisko. Gońca blisko króla znaczy się. To są motywy patowe. No czarne zapewne liczą na jakieś takie nie... Oczekiwany błąd, ale Firucia gra na jednej sekundzie, na dwóch sekundach cały czas. ...150 posunięć, niesamowite. Jeszcze grać na sekundach w ten sposób, to też jest sztuka. Teraz król wychodzi. No świetnie. Okej, okay, mamy remis. Mamy lidera 8 na 8. Ten gość. Wonderful Time. No kojarzę, kojarzę gościa dobrze. On tam w tych Title Tuesday często wysoko bywa. No dobrze, czekamy sobie spokojnie. Rundę.
Po 8 zawsze jakaś tam weryfikacja jest, przerwa krótka. Zobaczcie, że za dużo nie mówię. Nie wiem, co powiedzieć. Trochę się wstydzę. Poprzednia partia trochę bolała. To własne życzenie. Są Polacy, co mają po 6 punktów, tak patrzę. Gdzie jestem ja? 83. No tak, chyba nie najgorzej, nie najgorzej. Dobra, poprosimy kolejną rundę, bo już od tego czekania się można zmęczyć. Jak tam Duda? Dajcie znać na czacie. Tak cichutko siedzicie. Jak tam Janek sobie radzi teraz z naszym widitem? Z naszym, ja, nasz Janek z widitem. Czy czeską mógłby odpalić rundę numer 9? Świetny to jest turniej, ale jednak te przerwy bym jakoś wyeliminował. Jak już muszą robić te przerwy, to niech robią jedną, proszę. Po tej ósmej to trwa to i trwa cały czas. Jest runda. Arcymistrz. Jest arcymistrz.
Kolejny zresztą. Oskar Wieczorek, kurczę, to Polak. To nic nie mówicie, że gram z Polakiem. E5, ok, skoczek chyba tutaj, tutaj sobie wsadzę skoczka na pole D3. No to jest słaby pionek na A6, oczywiście on jest słaby. Jeszcze nie jest aż taki słabym zbroniony oczywiście, ale okej. Okay. Będzie go jest Z2, tu pilnujemy, to ważne. Okej. Okay. Tak? Serio? A to tak można? Dlaczego on mi tak szybko zbił? No ja zagrał F4. Będzie tak i wezmę tu. No wezmę. Może to jest nie do końca trafiony pomysł, ale pion jest pion. Może po biciu i biciu gońcem on zbije mi wieżą. Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Bicie tutaj. A, nie zbił jednak. Ciekawe. Ciekawostki. To tak. Ok. Teraz to już zmienię postać. Po wybiciu wybijam tu gońcem. Tego ruchu nie widziałem, ale chyba tak na szczęście mogę. Wieża A3 ratuje pozycję. O, to jest dobry ruch. Wieża A3 to jest na pewno dobry ruch. Po prostu chcę tu uderzyć. Tutaj chcę ruszyć, jasne. Taki ruch też mam piękny, na G5. Coś tu Oskar chyba pomieszał. Czy po tym ruchu również mam bicie? Tutaj, tutaj. Czy tak mogę? Chyba mogę. Tu, tu, tu. Aha, szach. Ok, to nie bardzo, ale mogę tak zagrać. Tutaj to mam takie wejście z skoczkiem. Hetmanów nie wymieni. A, on może zagrać hetmanem tu. Naprawdę? Coś chyba znowu Oskar. Coś mu tu według mnie nie wyszło, ale dobra. Pytanie, czy tak? Zbić tu. Poddał. Dlaczego Kacper Co? Oskar znaczy się, dlaczego poddał. Poddał. Wygrałem z arcymistrzem znowu. Wow. Nie zdążyłem ruchu zrobić i już poddał. No tak, to jest koniec partii. Znaczy, tak, to jest koniec partii. Tutaj planowałem wybić. Hetman. Bicie tu. Jak goniec, to hetman tu. Nie, no tutaj za dużo pionów, już po prostu pionek leci do góry i jest bardzo dobrze. Słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć? No wygrałem z trzecim arcymistrzem chyba, jak dobrze liczę dzisiaj.
Wow, no, cóż mogę powiedzieć? Mam 6 punktów, jest pięknie, a jeszcze dwie rundy do końca. Jest bardzo dobrze. Wow, to cieszy. Cieszy fakt wygrywania z arcymistrzami. Zdecydowanie, dobrze to smakuje. Bardzo dobrze. Zawsze jakaś przerwa. Oczywiście przerwa, Wojciechu. Myślę, że każda przerwa się przydaje. No, ta intensywność Title Tuesdaya była duża dla mnie. Bo to nie było tylko jeden turniej w tygodniu. Różne rzeczy są po drodze, ale tak, no, przerwy zawsze dają jakąś świeżość w następnych grach. A zobaczmy Beniolusa, jak sobie tutaj Beniolus radzi. A radzi sobie świetnie, jak widać. Tu już ocenę włączam. Plus, a to z silnikiem będzie ciekawiej, może. Jest jakość więcej. No co, Hetman E7 pokazuje silnik, tak. Takie ruchy raczej arcymistrz zagrywa. Wyczuwa tutaj. Jakieś bicia na H3 pewnie liczy. F3. Wow, i już lepsza czarnych? Wow. Chodzi o to, że Hetman E7, a to się łatwo mówi, jak się oczywiście patrzy. Co? Oto jakiś remis się szykuje. Ale jak czarne to policzyły. Wow. Król F1, jedyny ruch. Wieża C2 też remisuje. Co? Przegrywa skoczek F3. Ja i tu. Co? Podstawił Hetmana! Podstawił Hetmana, patrzcie, co się stało w ogóle. A miał 3 sekundy, wszystko zrozumiałe. Tutaj i tutaj, ale to się łatwo mówi, jak się patrzy, co nie? Ale to się łatwo mówi. No cóż, zobaczmy dalej. Białe próbują bez pionka. Skoczek E6, szach, król H1. Co czarne, pionek więcej, teraz troszeczkę stabilniej. Jakiegoś czasu. H4, fajny ruch, trzymający te dwa piony. No, białe mają problem. Tego pionka gońcem. Co? Czarne to wygrają według silnika? Chyba nie. Wow. Król F4, żeby nie było. Co? No to już teraz chyba remis. Wygrana? Niesamowite są te końcówki. Jak to jest wygrana? Plus 6? A, zgoda. Tutaj król się dobiera do pola G3. No to tak, od razu G4. Oj. Tu nie można też gońcem, bo skoczek daje szacha.
Remis jest. Wygrana białych? Widzieliście, co się stało? No niesamowite w ogóle. Niesamowite, jak tu, co tu się w ogóle dzieje? I tutaj błąd widełki, co nie? Wow. To nie tylko ja robię jakieś babole totalne w wygranych pozycjach. Dobra, lecimy. Kolejna partia. E4. To może teraz skoczek C6. Hop. 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 To jest w ogóle podejrzany wariant czarnymi. Bardzo. Powodzenia, powodzenia zatem ci życzę na egzaminie sprawko, dasz radę. Wszyscy zdają. Niektórzy za pierwszym, niektórzy za 15, ale zdają. Dobra, robimy długą, tu atakując. No ja zdałem za pierwszym. Tyle temu było już, o, wieki temu. No i co, mamy tutaj prosty plan, chyba E5. Tak sobie pogrywa mój przeciwnik. Ciekawe to, chyba E6 w takim razie teraz. Będzie bezpiecznie. Czy tak jakoś normalnie można? W sumie to nie wiem, powiem szczerze. No dobra, coś tutaj trzeba grać. Może jakieś H6, żeby nie wpuścić figury. Niech będzie H6 po prostu. Okej. Goniec. No tutaj muszę... Tutaj teraz muszę zbić. Ok, i zagrać Hetman. Tu. Wszystko podejrzanie, ale chyba się trzyma. Karoszada się szykuje, to z tej strony kopnę. Słusznie. Wymiana hetmanów. No dobra. Próbujemy otwierać pozycję. Dobrze, że wieża stanęła na E8, bo teraz mogę tutaj właśnie inaczej pograć. Dobra. No, struktura gorsza. Wszyscy widzą. Chyba pionka oddałem. No, spróbuję tutaj związać i wejść wieżą na E2. Dobra, wracam. Pionek mniej. Po prostu. Tak po prostu. To nie jest dobrze. Jak jest pionek mniej. Białe mają wygraną pozycję. Pionek na czysto to dużo.
tak, zachowam tę figurę jednak. Skoczek F5 będzie dobry. Tak, jeszcze spróbuję coś podziałać. Mam takiego szacha, który niekoniecznie może zdać egzamin, ale tak, zawsze tu. Ojejku, no. Pionka podstawiłem. No kurczę, blade. No to naprawdę, wiecie co? To trzeba być zdolnym. No teraz to już w ogóle jest ciężko. No to już przegrana. No tak podstawić piona bez sensu. Jakieś jeszcze złudne nadzieje. Wiecie, naprawdę bez sensu. O, szkoda. Szkoda, było ciekawie. Zupełnie niepotrzebnie. Ale jeszcze jedna runda została. I E5 teraz. No tak, wszystkie gwiazdy na niebie wskazują, żeby grać E5 po prostu, bo masz zrobioną roszadę i możesz szaleć w centrum. Prosta zasada, za miękko zagrałem E6, jak widać. Ale lewy debiut jednak podziałał, póki co. Do pewnego momentu, oczywiście. Tutaj coś mądrzejszego. E5 cały czas każe grać, otwierać pozycję. No tak. Nadal jest ok tutaj. Hetman B5 nie pozwala wymieniać hetmanów. A ja to zrobiłem. E5 czy coś lepszego? Skoczek D5. No, mimo tej struktury może nie jest aż tak tragicznie, jak widać. Tutaj może tak, a ja zagram tu. On wziął pionka. Okej, koniec F4. Skoczek F4. Aha, bo grozi taki ruch po prostu. O, czegoś nie widziałem. Tak. Wieża tu i tu. Ale fajne. Ale fajne. Hop. Znaczy najpierw tu, a potem tu. No, faktycznie fajne. Nie widziałem tego motywu. No, cóż, jakbym widział, to bym tak zagrał. No teraz to już ciężko. Tam chyba nic już nie mogłem wyrzeźbić. A tutaj teraz zrobiłem głupotę, tak jak widzieliście. No, F5. Podstawiłem po prostu piano. No już w przegranej oczywiście pozycji. No trudno. Jeszcze czekamy na jedną partię. Może będzie ok. Blisko było. Ostatnie rundy są magiczne. No nie, tutaj to już jest końcóweczka. Pionka sobie skosiły białe. Sprytnie. Oj, jaj, 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 jaj.
Te podstawki, widzicie, cały czas podstawki się dzieją. Ostatnia runda za moment. Mamy 6 punktów i lecimy. Niszczwide 2770. No tak, znowu czarne, a w ogóle dużo czarnymi dzisiaj. Ranking 2626. Spoko. To teraz G6 niech będzie. Już to widziałem wcześniej. Już to gdzieś widziałem. Tak. No dobra, to E5 się wpakujmy. Tak, skoczek. No właśnie, skoczek i z tym skoczkiem jest tak, że ja muszę go wybić po prostu. Skoczek F6. Trochę przestrzeni, chłopak. Próbujmy twardo. O, ten ruch mi się bardzo podoba, bo tutaj mogę się władować. To tak, to jak najbardziej. Czekałem na to posunięcie wręcz. Ruszada. I to tutaj. Jest spoko. O, to jeszcze lepiej. Teraz to już w ogóle cudownie. Teraz to już jak tego gońca wziąłem. Pytanie, czy właśnie otwierać pozycję. Na razie tak niech będzie. Bo F5 się szykuje. Aj, sam mi o tutaj w ten sposób. F5 trzeba było, jak widać trzeba było. Może w ogóle tak jeszcze. Jak bicie tutaj, to bije tu. Gorzej to wygląda, ale nie wymieni hetmanów, teraz to jest ten problem. Jeszcze zagram tak wtedy, może coś pokombinuję. A, on mi daje hetmany wymienić, super. Teraz goniec będzie miał furtkę, no to żyjemy, słuchajcie. I spróbujemy tędy się tutaj poprzedzierać. Aha, bo jak ja zbiję, on zbije tu szach. Słusznie. Tak, 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 tak. Jak będzie tak, jak da szacha, to zbije, jak da szacha tu, to gdzieś odejdę. Tu albo z powrotem. Dobra, niech będzie tak. Spróbuję planu wieża B8 i tutaj. Słaby. Zawsze goniec, ale zawsze skoczek. Będę musiał to wybić. No właśnie. Kulę trzeba podejść. Z powrotem. Potem może goniec. Coś takiego. Takie tam suwanki. O, sam poszedł w taką otwartą. Słabość zawsze. Ale różnopolaki. Dobra, idę na to. Tutaj. Idę na to.
I tutaj. Aha, ten pionek będzie słaby. Co on tutaj się chce przerzucić? Sprytnie z jednej strony, ale chcę teraz zagrać tak. Skoczek tutaj, to będę musiał wieżą. Na pionka. Sprytnie. Tak, tu. Okej. Pionka biorę, zapomniałem o pionku. Myśl, Krzysztof, myśl. Aj. No nie, no ucieka mi pionek, no masakra, no. Nie, no tylko nie to, naprawdę. No nie mogę tego pionka nawet złapać. Ale bieda. No tu podstawiam, wiem, ale to i tak już bez znaczenia. Kurczę, no szkoda. Oj, 6 punktów marnych. Znaczy nie to w końcu takich marnych, no ale zabrakło tych dwóch ostatnich partii, nie? Jak widać, szkoda, szkoda. No dobrze mi się grało. Dobrze mi się grało. Zobaczmy co wcześniej, bo podobają się te partie. Powiem wam, że bardzo mi się podobają. Jest dobry prognostyk. Brakuje tylko punktów. Krugie 8 tutaj ciekawe. O, proszę bardzo. Zastanawiam się, czy tu F5 nie jest teraz dobre. Sprawdzę. Jednak nie. No to dobrze. Poszło jak poszło. Ciekawe, czy tam na końcu było dobrze, bo czułem, że jest bardzo dobrze. Dobrze grał gościu. Aj. No niby wyniki nie są najważniejsze, wiesz, ale tutaj, kurczę, te 7 punktów to było takie fajne, te 7 punktów. To jest taki... Dobry wynik, jakby regularnie tyle robić. O, tutaj coś pograłem źle. B6 należało grać. Ok. Starałem się dokładnie trzymać pozycję. A5 tu. Król. Wieża A3 tutaj, tak, tak. Lepsza białych. Myślałem, że tutaj już coś zaczynam żyć, myślałem, że w tej pozycji. Może tutaj trzeba było. Tak, tak. Ale tutaj. Pionek zrobił robotę. No i tutaj, no okej. Okay.
Wypunktowany zostałem. Dzięki. Dzięki. Fajnie dzisiaj było. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnym Title Tuesday. Na razie.